Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj odcinek o pędach płonnych, tak zwanych pędach ślepych, ślepcach my je nazywamy czasem. Powiem o tym, kiedy takie pędy powstają, w ogóle co to jest, kiedy takie pędy powstają, co można z nimi zrobić. Zatem zapraszam Was dzisiaj do wspólnej pracy razem ze mną. Będziemy wycinać pędy płonne z róż w maju. Zatem, co to są te pędy płonne? Zapytajmy Google'a. OK, Google. Co to są pędy płonne róż? Jak podaje Wikipedia, u roślin nasiennych nazwą pędy płonne określa się pędy niewytwarzające kwiatów. Ich przeciwieństwem są pędy kwiatowe wytwarzające kwiaty. U niektórych gatunków tych roślin występują wyłącznie pędy kwiatowe. U niektórych obok pędów kwiatowych występują również pędy płonne. Google nam powiedział, ale teraz powiem Wam, jak to wygląda w przypadku róż. Naturalną sytuacją jest taka sytuacja, kiedy róże wytwarzają tylko pędy kwiatowe w zasadzie. Czyli praktycznie każdy pęd, który nam wyrasta, zobaczcie, tak jak tutaj, zakończony jest kwiatostanem. Czyli mamy pączek kwiatowy, on się potem rozwija, na rozgałęzieniach też są pączki kwiatowe, czyli to mamy cały kwiatostan. I to jest sytuacja normalna, naturalna, tak się dzieje najczęściej. Ale zdarza się, że tworzą się pędy, które nie mają tego pąka kwiatowego i nie zakwitną. I zobaczcie, tutaj mamy pięknie zawiązane pędy kwiatowe. To jest gartenszpas, ale tutaj dalej mamy odmianę lampion. I przepięknie tutaj widać, co się dzieje. Mamy pędy kwiatowe w lampionie, zobaczcie. Zaraz Wam wytłumaczę, jak rozpoznać, że jest pęd zakończony kwiatem, a jak rozpoznać, że jest pęd płonny. Tak? A tutaj, jak zobaczycie, o, macie pędy, które nie zakwitną. One nie są zakończone kwiatem. Tutaj jest ich jeszcze więcej. Mamy tak, pędy z kwiatem, gdzie widzimy już pączki kwiatowe i mamy pędy, gdzie mamy rozetę liści i nic więcej. Jak się przyjrzycie dokładnie, to widać, że tam jest takie jakby stożek wzrostu zamarł i zaczynają gdzieś tam pomału coś tam z boku rosnąć. To są właśnie pędy płonne, tak zwane pędy ślepe. Ja go tutaj urwę i zobaczcie, co się dzieje. O. Normalnie pęd taki zakończony pąkiem kwiatowym wygląda w ten sposób. Mamy liście coraz mniejsze i na wierzchołku jest, widać, że tam coś jest, tak? A tak wygląda pęd płonny, czyli mamy liście i taki listek mały, niewykształcony do końca, i nic więcej. Jak zaglądniemy tam do środka, to widać, że tam po prostu nic nie ma. Skąd się takie pędy biorą? Tak naprawdę to do końca nie wiemy, jaki czynnik w tym przypadku spowodował, że takie pędy się pojawiły. Przyczyny mogą być trzy. Pierwsza, najbardziej prawdopodobna przyczyna w tym momencie to jest przemarznięcie stożka wzrostu. Jeżeli przymrozek nawet rzędu minus 4 stopnie, minus 3 stopnie, minus 4 stopnie występował przez kilka godzin, a pędy były w takiej fazie, w której ten stożek był narażony na przemarznięcie, to jeżeli on przemarzł, nadmarzł nam ten stożek, to wtedy pęd po prostu robi się pędem płonnym. Druga przyczyna to jest taka, że na przykład w momencie, kiedy te pędy się tworzą, jest albo za chłodno, nie musi być przymrozku, po prostu jest za chłodno, albo za mało światła. Tak jest na przykład, jak sadzicie róże w miejscu półcienistym czy cienistym i tam na przykład jest tak, że te róże słabiej kwitną, jest mniej kwiatów, dlatego właśnie, że część tych pędów jest płonnych, niezakończonych kwiatem. Dlatego właśnie, że jest za mało światła. Moim zdaniem tutaj najprawdopodobniej
mógł zadziałać mały przymrozek i dlatego mamy po prostu tych pędów płonnych tyle. Czy to jest problem? No w jakimś sensie jest problem, dlatego że to kwitnienie czerwcowe będzie dużo, dużo słabsze, tych kwiatów będzie mniej. Czy możemy coś z tym zrobić? Tak, możemy coś z tym zrobić i możemy tą sytuację, która jest sytuacją negatywną, zamienić na sytuację, która będzie dla nas pozytywna, która spowoduje, że będziemy mieć z tego korzyść nawet. Jak to zrobić? Zaraz Wam pokażę. No i zobaczcie, tutaj mamy taką kępę i tu jest mnóstwo pędów właśnie ślepych. Rozpoznajecie je po tym, że po prostu mamy kępę liści, równo, jednakowo wykształconych, wszystkie są zielone, nie ma tych czerwonawych pędów, tak jak o tutaj, tylko już w pełni wykształcone zielone liście i nic więcej się nie dzieje. I teraz jak się zaczniecie przyglądać, to zobaczcie, to wszystko jest pęd płony, tak on wygląda. Co by się stało, gdybyśmy tego nie wycięli? Problem polega na tym, że teoretycznie taki pęd, on zaczyna, widzicie, wznawiać wzrost. Tutaj takie dwa zalążki nowych pędów się pojawiają. Ale właśnie problem polega na tym, że te zalążki są jakby zahibernowane. One nie chcą wyrastać w nowe pędy. Mogą tak stać i stać i stać tygodniami i nie rozwijać się dalej. Natomiast jeżeli my ten pęd wytniemy, tak jak ja wyciąłem tutaj, to z tego, co zostanie, o tutaj, widzicie, z tych kątów tutaj liści zaczną dosyć szybko wyrastać nowe pędy, które już będą zakończone kwiatami. I o to nam chodzi. Po to się robi to wycinanie pędów płonnych. Pędów płonnych, czyli ślepych. Najprościej mówić pędy ślepe. Idziecie sobie i po prostu wszystko to, tam gdzie nie widzicie pąka kwiatowego, to wszystko, tutaj jest pąk kwiatowy, widzicie? Tu jest pąk kwiatowy, więc to zostawiam, tak? Ale tutaj już nie ma pąka kwiatowego. Tutaj nie ma pąka kwiatowego. Tutaj nie ma pąka kwiatowego. Tutaj nie ma pąka kwiatowego. O, tu jest sytuacja taka, że jednak te pędy, ten pęd płony i te malutkie zawiązki zaczęły rosnąć. I to już nie musimy wycinać tego pędu, bo to już nam zacznie rosnąć i to nam zakwitnie. Ale najczęściej się zdarza, że jest tak jak tutaj, że o, że to jest tak jak zahibernowane i nie chce rosnąć dalej. I po prostu przeglądacie sobie tam, gdzie widzicie takie kępy bez pączków kwiatowych, wycinacie. Słuchajcie, teraz taka dygresja a propos tego, co robię. Te pędy ślepe, one się zdecydowanie częściej będą pojawiać w takiej sytuacji, jak miała miejsce tutaj, czyli albo nie robicie wiosennego cięcia róż w ogóle, ja tutaj nie robiłem wiosennego cięcia róż w ogóle, albo robicie cięcie wiosenne róż bardzo wcześnie. Wiem, że jest bardzo wielu zwolenników, ja też jestem takim zwolennikiem bardzo wczesnego cięcia róż, zanim nawet zakwitną forsycje. Wielu się z Was do tego przekonało, dlatego że rośliny mają więcej czasu na wytworzenie mocnych pędów, robią się ładniejsze i wiem, że wielu z Was z tego korzysta i robi wczesne cięcie wiosenne. Ale są też minusy takiego wczesnego cięcia wiosennego, dlatego że jeżeli wcześnie przytniemy roślinę, one dosyć wcześnie zaczną wyrastać, a tu zaczęły jeszcze wcześniej, bo myśmy te rośliny przycięli jesienią tylko trochę i wiosną w ogóleśmy nie cięli i nawet przez zimę te pąki nabrzmiewały i już po prostu końcem lutego, w marcu przyrosty miały około 3 cm i to cały czas rosło. I takie wczesne cięcie powoduje, że powiedzmy, pod koniec kwietnia, wtedy kiedy jeszcze przymrozki występują, mamy już duże przyrosty, bardzo narażone na uszkodzenie przez przymrozki. I jeżeli przymrozek uszkodzi nam takie pędy, to będziemy mieć sytuację dokładnie taką jak tutaj. To jest ten minus
wczesnego, wiosennego cięcia róż. Żebyście nie myśleli, że to jest idealne rozwiązanie, że wszyscy będziemy cieli róże jak najwcześniej i super, super, bo to niesie też ze sobą pewne niebezpieczeństwo, w cudzysłowie, tak jak tutaj. Ale jaka może być korzyść z kolei z tego, że sobie teraz te ślepe pędy powycinamy? Mianowicie korzyść będzie taka, że wtedy, kiedy normalnie te pędy kwiatowe zaczną przekwitać, czyli końcem czerwca, i wydawałoby się, że będziemy mieć okres, kiedy całe rośliny, całe róże przekwitną i będziemy czekać na drugie kwitnienie 5 tygodni bez kwiatów, to akurat w tym czasie zakwitną nam te pędy, które teraz przycinamy. Wobec tego te kwitnienia nam się jakby wyminą i będziemy mieć cały czas kwitnącą rabatę, bo jedne kwiaty przekwitną, inne w tym momencie zaczną rozkwitać. To jest z kolei ten plus tego, że wytniemy pędy płonne. Gdybyśmy tych pędów płonnych nie wycięli, to tak jak widzieliście, część z nich i tak się sama rozgałęzi i wyda później to kwitnienie takie pośrodku między kwitnieniami, więc i tak nam to zakwitnie, ale to będzie, myślę, gdzieś jakieś 15-20%, a około 80% tych pędów płonnych nie zakwitnie, one po prostu zatrzymają się we wzroście i tak będą stały. Dlatego warto wziąć sekator w wolnej chwili i po prostu powycinać te pędy płonne. Teraz stoimy przy odmianie Sirius i zobaczcie, tutaj praktycznie płonnych pędów nie ma. Wszystkie pędy, które widać, są ładne, mocne i one będą zakończone kwiatostanami. Więc ta tendencja do wytwarzania tych ślepych pędów lub podatność na nadmarzanie w tych samych temperaturach, przy tych samych przymrozkach jest różna u różnych odmian. Jedne odmiany, te, które jakby szybciej zastartują, są bardziej narażone na przemarznięcie tych wierzchołków i tych pędów ślepych, dadzą nam później więcej. Inne odmiany, które startują troszeczkę później, albo mają genetyczną odporność większą, nie są na to narażone. Także to zależy od odmiany. W przypadku róż rabatowych i okrywowych, gdzie ta tendencja do zawiązywania kwiatów jest dużo większa, nawet jeżeli część pędów będzie ślepych, to możecie nawet tego nie zauważyć i to nie stanowi problemu. Największy problem jest w przypadku róż wielkokwiatowych. Wtedy, kiedy na jednym pędzie mamy, dajmy na to na krzewie, mamy 5 pędów, na których powinny zawiązać się kwiatostany i z tych 5 pędów na przykład 3 są pędami ślepymi, a tylko 2 zawiążą kwiat, no to wtedy jest problem i to zdecydowanie wtedy widać. Więc szczególnie warto przeglądnąć odmiany wielkokwiatowe pod tym kątem, czy czasem nie widzicie o tej porze, w połowie maja, pędów ślepych. Jeżeli one tam są, po prostu weźcie sekator, nie bójcie się, wytnijcie i zobaczycie, że na początku lipca te wycięte przez Was teraz pędy zakwitną pięknie, ładnymi kwiatami. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.